No cześć. Dawno mnie tu nie było. I w sumie to nawet nie wiedziałem, czy wrócę, ale no, well, jestem tu i widzicie to. I dobra, słuchajcie. Spróbuję być szybki, okej? Okay? Spróbuję to wszystko wytłumaczyć szybciutko. Czemu kurna mnie nie było? Nie ma tu żadnego w ogóle scenariusza, niczego. Ja mam wywalone, po prostu będę wam mówić, co mi przyjdzie do głowy. No ale dlaczego wróciłem? Bo się stęskniłem za wami, tak TBH, stęskniłem się za wami i ogólnie, nie wiem, bardzo dużo się pozmieniało w moim życiu. No a czemu mi nie było? Powiem jedno słowo. Situationship? Tak. To nie jest najbardziej dumna rzecz, którą zrobiłem w moim życiu, którą się pakowałem, ale no cóż, jakoś to przeszło, było, minęło, teraz żyję, mam się dobrze, jakimś dziwnym cudem. Zrobiłem bardzo dużo rzeczy, zacząłem grać na gitarze, jakieś rzeczy, gry, wszystko, projekty, dużo, multum, kurwa, rzeczy, nie wiem, jakim cudem dalej żyję, ale żyję i to nagrywam i kurde, chcę to robić. Uznałem, pieprze to. Musimy wrócić do tego, wracam jako Bigos, przychodzę do was i oferuję wam kontencik. Jaki to będzie kontencik? Ogólnie memy to tak troszkę... I mean, są super, są fajne, kocham memy. Kocham standardy, tylko nie chcę, żebym na tym się opierał mój kanał. Bo strasznie lubię takie troszeczkę dłuższe filmy, które właśnie tam robiłem, typu, nie wiem, tam pieprzenie o tych lekcjach online, stra. No oczywiście tematy typowo szkolne będą się pojawiać na tym kanale. Coś tam może z grami, żeby pokazać wam nieco inną perspektywę, z której patrzę na ogólnie gry. Może też trochę takie typowo personalne rzeczy. Coś, co na przykład ja osobiście zauważyłem, a nie wydaje mi się, że dość dużo osób o tym mówi, albo że fajnie by było to nagłośnić. To też wydaje mi się, że no fajnie by było, żeby było miejsce na tego typu treści tutaj. Ogólnie... No chciałbym, żeby po prostu to było miejsce, z którego może coś wyniesiesz, może jakieś przemyślenie będzie, to by było mega fajne, ale oczywiście wam nie będę robić jakichś, nie wiem, referatów, co nie? W sensie może się skończyć na tym, że jakieś wideo ja sobie może nawet stworzę, ale no tutaj już troszeczkę więcej pracy i troszeczkę faktycznie mój głos i moja składnia, bo tutaj moja składnia jest tragiczna, jakby przysięgam, wysłyszycie mnie i ja mam takie, ja pierdziele, litości boskie, co ja pieprzę, ale mówię, nie ma scenariusza, ja to nagrywam na praktycznie parę prób, co nie? Ale wracając, chciałabym po prostu, by dało się coś z tego wyciągnąć i oczywiście, jeśli to nie jest twoja bajka, to na spokojnie możesz odsubskrybować, jakby I don't mind. Miałem kiedyś inny content i bardziej pod memy szedłem. Teraz myślę, że mogę coś troszeczkę ambitniejszego polecieć, ale to nie będzie tak, że będę nagle zupełnie zmieniać. Po prostu myślę, że będzie w tym wszystkim troszkę więcej mnie, moich przemyśleń, moich takich faktycznie myśli, które chciałbym jednak, żeby świat usłyszał. No, a wyświetleń jakieś dużo nie mam, ale naprawdę samo to, że oglądasz, to jest po prostu dla mnie zaszczyt. Jakby dziękuję ci niesamowicie i postaram się dowieść dobry content. I dziękuję, to jest już koniec mojego opowiadania. Przepraszam, że to było takie chaotyczne, ale obiecałem sobie, że na tą 16 to wstaję i teraz 15:10, jak to mówię. Dziękuję jeszcze raz. I cześć.